In Lord of the Rings, how did Gandalf manage to persuade the eagles to come and help? Well, we're going to find out in this video today. If you enjoy it, like and subscribe. Epic conflicts. Gandalf versus the eagles. Zatem, przyjaciele, widzicie, jak trudna i ważna misja jawi się na horyzoncie. No, faktycznie. No, to jest ciężka sprawa. Też blisko nie macie, nie? No, przecież to z buta to jest jakiś kawał drogi, nie? No. Zatem, czy mogę liczyć na waszą pomoc? Ja w ogóle słyszałem, że Saruman produkuje te... orki. Orkes. Tych orków. A. Nie. But seriously, if the eagles just took the ring in the first place, so many lives would have been saved, everyone would have been happier, and the job would have been done so much quicker. What? Poor old Frodo, honestly, that poor old Frodo, when you got these eagles there, they just fly straight through. Nie. Biały czarodziej jest po naszej stronie. Naprawdę? Wiem, że bym dał dzioba obciąć, że widziałem, jak je szkoli. No, też mi się tak wydaje. Nie, no pewnie, że tak. Przecież ostatnio widzieliśmy, jak lecieliśmy nad tym Isengardem. No, przecież on je praktycznie pod domem robi. Tak. To jakieś nieporozumienie. Pewnie tak. Nie wiem, w sumie to mi tylko pióra lata, bo ja tam z nimi walczyć nie będę. Tak tylko dalej. Wiesz, żeby potem nagle nie było, że się zdziwisz i będziesz po nas motylki wysyłał. No, to albo tak jak z tymi krasnoludami było. Tak, my też mamy swoje życie, wiesz, obowiązki. Rodziny na utrzymaniu. Ja ostatnio musiałem papę na dachu położyć. O Jezus, pamiętam. Strasznie wiało wtedy. No, ale położyłem. Ale położyłeś. Także wiesz. A za tamten przelot to się jeszcze kompletnie nie rozliczyliśmy. No. A to było, ile to było? Nie wiem, 12? Tak. Więcej. Tak, bo jeszcze ten szczyl taki jeden mały. Tak, no i ty. No także wiesz, jakby to przeliczyć na strefy, spalanie i taryfy... Nie chcesz tego. Tak. Ja mam to wszystko ponotowane. Kochani, czy mogę liczyć na waszą pomoc? Wiesz, to też zależy, co rozumiesz przez słowo pomoc. No bo są różne formy pomocy. Wiesz, pomoc to można komuś na przykład naprawić drukarkę. No albo meblościankę wnieść na drugie piętro. Albo tam wymordować komuś rodzinę. No to też jest jakaś forma pomocy, nie? Zatem czy mogę liczyć, że zjawicie się, kiedy zajdzie taka potrzeba? No, nie ma takiej opcji. No, bo to jest trochę tak, że jesteś, wiesz, jakby oszustem i nas wykorzystujesz. Tak. I nasza mała orla społeczność postanowiła cię tak jakby wykluczyć z grona przyjaciół. No nawet takie plakaty porobiliśmy. Tak. Oh man, the poor eagles. Yeah, they don't really get enough limelight in the show, in the film, do they? I think in the film they should have been represented a little bit better. You know, eagle lives do matter. No także Gandalf, jakbyś mógł się, nie wiem, na przykład walić na ryj po prostu. No to by było super. Przyjaciele, no ale. O, ale przyjaciele to się raczej nie wykorzystują, nie latają za darmo. No. Mhm. I się dało, no, oczywiście. No, oczywiście. Się dało. Od początku można było, nie? Mhm. Zatem mogę liczyć, że zjawicie się w potrzebie? Nie, Gandalf, słuchaj, dawaj ten pierścień od razu, pewnie. My tam polecimy, raz, dwa to wrzucimy do tej góry. Ty? Co ten hobbit biedny będzie chodził i sobie stopy zdzierał, no proszę cię. Złoty pierścień, orły złote wykonają ci robotę. Dawaj, raz, dwa, lecimy i mamy to z głowy, a potem sobie ten Bilbo to w jednej książce wszystko. Tak. Nie, boję się, że pierścień mógłby was zwieść na zatracenie. No wiesz co? Gandalfie. Gdzie ja sobie to wsadzę? No co? Już na pierścień palec mi trzeba. Przecież na pióro to wsadzę? Przecież nawet na pióro mi to nie wejdzie, nawet z masłem. Przecież my masła tu nie mamy. Zresztą wiesz, kto jak kto, ale my pazerni na złoto naprawdę nie jesteśmy. Naprawdę, no na co orłom złote przedmioty? No. My żyjemy w zgodzie z naturą. Tak. Zatem odezwę się do was przez motyla albo chuchnę w rękę. Dobra, super. Okej. Okay. To chuchaj. To chuchaj, my jakby coś czekamy i raz, dwa lecimy, nie ma problemu. Szybciej będziemy niż się spodziewasz. Dbaj o brodę! Pa! This is a little bit mental.
wiesz, kiedy on nas wezwie. Tak, jak się mu wszystko wykrzacza, oczywiście. What? Video. Żeby włączyć światło, należy... Fajnie. Is he learning how to use his staff? He's been on Earth for thousands of years. I don't think he needs to learn now. Sure, this is insane. W przypadku spotkania balerowe... Ja, na pewno. He does. Promień śmierci. What have I just watched? What, honestly, have I just watched? Utterly bizarre. I would say the Eagles could have just flown the ring straight to Mordor, put the ring in Mount Doom, and it was game over for old Sauron. And they didn't. Why not? Obviously, because they needed to fill some pages. The Eagles, I love it. In The Lord of the Rings, some of the best scenes are when the Eagles are flying around around Mordor when they've picked up Frodo and Sam. That's some of the best visuals in Lord of the Rings. I absolutely love it. But how did that butterfly, when he was at the top of Isengard, I can't remember the tower's name now, when he was at the top and he blew the butterfly away and then the Eagles came to save him. How did they know? How does it... Anyway, I don't even know what I'm doing here. Absolutely bizarre. A weird one. Are you as much of a Lord of the Rings fan as I am? Because I bloody love it. Thank you so much for watching. Make sure you like and subscribe and I'll catch you next time.